Siemandero, witam cię bardzo serdecznie, drogi widzu, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku z kochanego naszego gameplayu w Prey, w przestrzeni kosmicznej, bleble, statku, fajna gra, emocje, wiecie co teraz powiem, nie chcę przedłużać, bo znajdujemy się w przestrzeni kosmicznej, poziom CO2 jak na razie widzę mamy w porządku, tak jak obiecałem, będziemy sobie trochę latać i udajemy się do doktora Lorenza Calvino, dlatego, że te wszystkie śluzy, aczkolwiek sprawdźmy sobie jeszcze Dracy Maddox, zobaczcie, to może być coś fajnego. Okej, czyli mamy ograniczone przyspieszanie. Tym się hamuje. Dobra. Sterowanie pamiętacie, wszystko było w poprzednim odcinku, więc jeżeli jeszcze nie obejrzałeś, to sobie kliknij playlistę Prey na moim kanale i zobacz jak to wygląda. Bo jest naprawdę fajna opcja i można dużo zobaczyć. Lecimy do Dracy Maddox, to jest śluza Arboretumnie, to jest wyżej. Stacja odnowy tlenu, w sumie może być dość istotna informacja jeśli chodzi o mnie, nie? Ale najpierw Dracy Maddox. Zobaczmy co tam, czy możemy tam w ogóle wejść. I wiecie, skończymy sobie poboczny quest, nie? Tak przy okazji zupełnie. Ociul! A mój. I tu. Tam jest ziemia, zobaczcie jak daleko jest ziemia. A my tu mamy stację na Księżycu. Na ładnym Księżycu. Jakieś ślaczki tu ma porobione, zobaczcie, jakieś trójkąty. Pewnie to są autostrady, na których kiedyś będziemy jeździć. I nie mówię o grze, słuchajcie, nie mówię o grze, nie mówię o grze. Ja wierzę, że kiedyś ludzkość skolonizuje Księżyc. Oczywiście mieszkać na nim nie będzie, no bo warunków do tego tam nie ma. Ale ludzie tam będą kiedyś balować to ostro. Zrobimy sobie questa z Dracy i zobaczymy, gdzie nas to poniesie dalej. Ach, świetnie. Śluza się nie otworzy, dopóki nie wyłączysz znajdującego się w środku mechanizmu. Może to i lepiej. Nie będziesz wiedzieć, w co się pakujesz, póki nie będzie za późno. Czyli musimy to w sumie, wiecie, sprawdzić, żeby tam wylądować, nie? Więc teraz co, lecimy na dół? Tak, do doktora Lorenzo Calvino. Tam chyba się da wejść jeszcze. A póki co poziom tlenu nawet nie wiem gdzie go sprawdzić w sumie, bo zobaczcie, że nie mamy żadnego wskaźnika. Jest chyba ok, więc po prostu lećmy i cieszmy się przestrzenią kosmiczną. A doktor Lorenzo Calvino, to było przypadkiem nie to gdzie wylecieliśmy? Wróćmy w każdym razie do miejsca, z którego sobie zamknięta. Ludzkie zwłoki? Zbadajmy to. Sprawdźmy to! Mam nadzieję, że poziom tlenu, wiecie, nagle mi tak nie zgaśnie, nie? Bo to byłoby trochę słabe. Ale się zaraz okaże. Ludzkie zwłoki, 70 metrów. A to nie jest ten koleś, który sobie tak lewitował. Był taki, że patrzyliśmy przez teleskop na tego ziomka, pamiętacie? Elo typu. Uuu! Zostań! Chcę cię przeszukać, stary! Nie śmie! Znaczy go! Mam go? Dobra, stary, powiedz, gdzie mam cię sprowadzić? Come with me, bro. Mam cię? Przepraszam, ale on trochę brzydko wygląda. Nie będę wam go pokazywał, tak wiecie, jakoś super. Ja go zaniosę do stacji i tam go przeszukam, nie? To mi wystarczy. Chodź, 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 idziemy. Mam kolegę, słuchajcie. A tu jest doktor Lorenzo, aczkolwiek to jest miejsce, z którego wyszliśmy. Ale tam trzeba się dostać do takiej przestrzeni i tam jest karta, więc to mnie bardziej interesi. Nie mam pojęcia, gdzie to jest góra, gdzie to jest dół. Ej, zobaczcie. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Dobra, może jakoś go puścić? Miał fajne rzeczy. Elo, doprowadziłem cię do domu, teraz tobie sobie radź tam. Części zamienne. Oj, tu będzie dużo EQ, tak coś czuję. Butla z tlenem. Nie! Było potrzebne! Mam tym oddychać! Operator? A jaki operator? Leczysz? Dajesz tlen, cokolwiek? Naukowy? Okej. Okay. I co z tego? Coś mi dajesz? Nic? A to goń się. Zobaczmy. Bridge. Facilif. Nie wiem. Mam mało części. Panel sterowania. No to pewnie będzie grawitacja, wiecie. Mam kontener i mogę nim wyrzucić. Okej. No ej, ale weź go. Woli. Pizdu. Zostaw! Marian tu zostaje.
Okej, to jest właśnie to miejsce, które widzieliśmy przez szyby, pamiętacie to, nie? O, w tym miejscu ustaliśmy sobie w stacji naszej. Ładunek EM. Coś tu jest za bardzo źle. Nie podoba mi się to miejsce. Aczkolwiek wszystko już tu... Ale mi się kręci w bani. Aczkolwiek wszystko już tu zbadaliśmy, więc doktor Lorenzo Calvino musi sobie tu lewitować w takim razie. I tak też właśnie się znajduje i bywa. Tu jest jego karta. Ale tak jak mówiłem, najpierw robimy wszystko dookoła i okrajamy gierkę dookoła, żeby niczego nie zapomnieć. A potem dopiero zabieramy się... Wystraszył mnie. Zabieramy się za... coś tam. Ile mamy części zamiennych? Bo może być tak, że wiecie, że nam ich wystarczy na naprawienie panelu sterowania. Ile są części zamienne, co? 5, a potrzebujemy 7. No to trochę kiszka. Chyba, że gdzieś w kosmosie jeszcze jakieś będą, ale wiecie, to ja tak nie mogę w ciemno obstawiać, nie? Ludzkie zwłoki. Może tam coś być w sumie, ale to moment. Najpierw przepustka od Calvina. A potem się będziemy bawić i imprezować. Części zamienne, jeszcze jednych potrzebujemy. Oni chcą, żebyśmy to naprawili, tylko jak wiecie, tak cichaczem. Mów coś. No, El, przesłuchaj go. Halo? To może być ważne. Hej, tu Langley. Czy ty... czy nie dzieje się u ciebie nic dziwnego? Nie, niby co. Tylko nie panikuj. Co się dzieje, Langley? Jeszcze nie wiem. Wszędzie się tu krząta ochrona. U ciebie wszyscy wciąż w pracy? Tak, chyba. Nie wiem. Miu Okabe? Kto to jest? Zaczekaj, właśnie sprawdzam. Oho, coś się chyba u niej dzieje. I nie żyje. Co to było? O Boże, chyba straciliśmy właśnie dwa laboratoria. O Ciulix. Muszę iść. No to się dowiedziałem, tylko tyle, że jest rozpierdziel na stacji. No to w sumie mało trochę. Znalazłeś. O, January. Nie ma zaskoczenia. Dobra robota. Okej, okay, no to co, że go znalazłem? Dostęp do warsztatu doktora Calvina, to jest to za lustrem, słuchajcie. To jest super wiadomość. Ale nie wychodzimy z przestrzeni kosmicznej, bo tu są, patrzcie, stacja odnowy tlenu, dział psychotroniczny. Ja bym poleciał do stacji odnowy tlenu. O, części zamienne, możemy naprawić panel sterowania. Pamięta ktoś, gdzie to było? Tu. Myślę, że fajnie tak się lata, tak, tylko trochę to mozolne, więc jak najbardziej na jakiś czas taka odskocznia, spoko, ale przyda się też chodzenie, chodzenie w środku stacji. Co zrobiłem? I czemu mi to działa? Co, coś naprawiłem? Coś? Dostań się do laboratorium promiennofalowego. No ale co, w sumie po co? To mi coś, co mi dało to, że to otworzyłem? A, leć w górę, to spacja była. Polećmy sobie jeszcze w tamto miejsce i zobaczmy, jakie tam materiały są do zebrania, bo widzę, że coś mi tu lewituje. A to może być ciekawa inwestycja. Naboje do strzelby! Stuk 7! Możemy ją wyjąć? Możemy. Przeładuj sobie, misiu. 7 strzelby, to już nie przelewki, chłopie. To już jest inwestycja. Tam też coś również lata, więc tam też sobie również pójdziemy. Dwie strzykawki PSI. O, taki sejfik tu jest. Gubię się już w tej przestrzeni, serio. Hakowanie na trzecim. Nie znam klucza, stary. Musimy stąd wyjść, jednak w sumie opuścić. Coś tu jest? Tu jest panel, który naprawiliśmy. Stacja odnowy tlenu. Nic ciekawego, nie? Ludzkie zwłoki, które znaleźliśmy już. Jakiś dywan. Generalnie to jest pokój, zwykły pokój, na którym wiecie, ciągle te rzeczy stoją i w sumie nic się innego nie dzieje. Więc możemy na spokojnie stąd sobie po prostu wylecieć. Poziom tlenu jak na razie nie spada. Nie widzę przynajmniej tego, żeby on spadał. Tu zniszczona ta bariera, którą testowali, że miała być niby niezniszczalna. Trochę im nie pykły te badania. A my sobie lecimy po ludzkie zwłoki, które były. Tu musimy wrócić zaraz, to wiem. Ludzkie zwłoki znalezione. Śluza elektrownia zamknięta, więc tam nawet nie ma po co lecieć. Gdzie było to miejsce, gdzie mieliśmy wrócić? Ja już się gubię w przestrzeni, naprawdę, ja nie widzę nic. Tu są znalezione. Stacja do tlenu, ludzkie zwłoki, tam lecimy. Ej, to jest duże w sumie, czekajcie. Chyba tak jest góra. Tak, to jest zdecydowanie góra. To jest Transtar w pełnej okazałości, zobaczcie. Arboretum jest zamknięte, więc nawet tam nie lecimy. Ale to możemy sprawdzić. Czemu nie? To możemy sprawdzić. On przyspiesza. 8 metrów na sekundę to wcale nie jest tak mało. Słuchajcie, tyle to Bolt biega mniej więcej, nie?
Rakieta, widzę, do ewakuacji, czy co? W sumie tu niewiele widać. Niewiele wynika z tych naszych poszukiwań. Ale jakieś silniki, to jest wszystko, widzę, panele konserwacyjne, nie? Żeby, wiecie, ludzkie zwłoki, musimy tam polecieć. Tylko czy on jest w statku? Czy on jest poza statkiem? Czy będzie raczej poza? Ludzkie zwłoki, ludzkie zwłoki. No nic, polećmy tam. Może akurat on pod tym leży. Chyba tam nic nie widać, co? Ja bynajmniej nic nie widzę, więc lecimy tam. Do góry, bo rypniesz. Co? Ej? Chodziło o to, że tam nie mogę polecieć, czy po prostu mnie coś zabiło, bo za długo latałem? Lecimy tam jeszcze raz, spokojnie. Niebezpieczne warunki atmosferyczne. Znalazłeś go. Aha. Nie ma zaskoczenia. Dobra robota. Czy panel już został naprawiony? Teraz już nie ogarniam w ogóle, gdzie się znajduje. Serio, nie wiem, gdzie jestem. No, on nie jest naprawiony, więc musimy to jeszcze raz zrobić. Części zamienne, dalej ich nie mamy, trzeba tu poszukać, bo one tu lewitowały gdzieś. Ale zaraz się znajdą, luzik, arbuzik. Otóż to, właśnie jedne. I to, czego nie zabraliśmy, znaczy zabraliśmy, ale to nie było za, po save, nie? Tam są strzykawki PSI, tu są części zamienne. A co tu się dzieje? Zobaczcie, co to robimy tym. Tu jest panel sterowania jeden, a my idziemy naprawić drugi. Oblecimy sobie jeszcze dookoła stacji, oczywiście zapisując wcześniej, żeby nie musieć tego naprawiać po raz trzeci. Ale coś czuję, że tam po prostu chyba nie można polecieć i tyle. Naprawiony. Dostęp do punktu wyłomu. Nie wiem. Gdzie jest to laboratorium sprzętowe? Zobaczmy. To jest, mapy nie mamy, no w sumie w kosmosie to ciężko o mapę. Obciuramy sobie ten dookoła. Sejwik. Nie będę głupi tak jak wcześniej. Albo przygrzmociłem coś po prostu i tyle, i mi się system zepsuł, nie? Tak też może być. W razie wątpię, że jest ograniczenie w locie, no. Po co mieliby twórcy robić? No, że mam polecieć w kosmos, czy cię zabić? No przecież nikt nie jest taki głupi. Aczkolwiek na 100% ktoś to już kiedyś sprawdził, także wiecie. Mucha mnie dalej zaczepia. Nienawidzę much. Jak dyszy. Poziom tlenu, wszystko dalej się sprawdza. On jest za stacją, już tam nie wlatuje, bo tam chyba jakieś mechanizmy są, które po prostu mnie trzymały z daleka od tamtego miejsca. Tu zginęliśmy gdzieś, nie? O! Słyszałem cię. Latam dookoła transstaru, w sumie nie wiem po co. Nieważne, muszę to sprawdzić, bo tam mogą być fajne rzeczy przy tym gościu. Nawet jak będzie tam głupi, nie wiem, no... Głupi klocek mineralny, to wiadomo, czy mi go kiedyś nie zabraknie, ludzie? Wiecie, o co chodzi. Latamy i go szukamy, nie? Tu jest stacja odnowy tlenu. Zahaczmy o nią, może akurat coś tam się nam, wiecie. Coś może być ciekawego, laboratorium sprzętowe. Sprawdzimy to zaraz. Stacja odnowy tlenu. Tu też trzeba by zajechać. Już hamujemy powoli. Hamujemy, hamujemy, hamujemy. Ale to chyba jest dla statków kosmicznych, tak teraz patrzę. Cześć. Uzupełni tlen? Uzupełniłem? Chyba tak, ale nie wiem, gdzie on się pokazuje. Teraz co mieliśmy zrobić? Tu był gdzieś laboratorium sprzętowe. Tu? To było tu? Tak, to było tu. Ale czekajcie, myśmy tu już byli. Owszem. To gdzie są te ludzkie zwłoki w końcu? Bo ja już nic nie wiem, serio. Tutaj tak się kompletnie nie można ogarnąć.
Stacja odnowy tlenu, to wiem. Okej, słuchajcie, czyli to mamy wiele celów, to wracamy tam powoli, nie? Nie ma się co szarpać. Chyba, że po tego typka po prostu pójdziemy, no ale on jest daleko. Idziemy, no jak już mówiłem, że będziemy chodzić po nich, to idźmy. Tylko, że on jest z drugiej strony tej stacji całej. Pingala 10 na sekundę, nie? Spróbujcie przebiec kiedyś 10 metrów w sekundę, no. To nie jest taki hop-siup. Jakbyście się śmiali, że wolno lata, nie? No to nie, on nie lata wolno. O, w tej części jeszcze nie byliśmy, zobaczcie. Statek musimy obadać dokładnie. Ale tej części jeszcze nie wiedzieliśmy. Ludzkie zwłoki 90 metrów. A tam co? Ludzkie zwłoki 190 metrów. No dobra, lecimy do tych oczywiście. Nie, to ściana, to nie jest kosmos. Ja bym rypnął w nią, nie? Znów nie wiem, gdzie one są. Dobra, lecimy tam. Tam już się znajdę. Jedne zwłoki i wracamy do naszej bazy. Bo takie latanie też nie ma sensu. Kim jesteś? Latający Cosiu? Zepsuł mnie. Uwaga. Analiza oznak życia. Stan krytyczny. Nie mam tu szans. Najmniejszych. Przynajmniej wiemy, co mnie wtedy zabiło. I wiemy też, że w kosmosie jednak nie jesteśmy bezkarni, więc po prostu wracamy do tego miejsca. Zdobyliśmy kartę, mamy zapis. Wracamy do miejsca i wchodzimy do warsztatu doktora Calvina, bo w sumie... Niebezpieczne warunki atmosferyczne. Pamięta ktoś, gdzie to było, bo ja już się naprawdę zgubiłem w tej grze. Turlu, turlu. To było to miejsce, nie? Stacja odnowy tlenu w sumie nam nie jest potrzebna już, ale to jest. Wiele celów, to jest to miejsce. Dobra, lecimy tam. A widzieliście, że strzelałem do niego i to nawet nie miało żadnego sensu. Nic mi to nie pomogło, bo nic nie mogłem zrobić. Co to jest za... O. A może tu sobie wejdziemy, patrzcie. A nóż, może to jest to miejsce, gdzie możemy sobie wejść, tako? Aha, to jest to, dobra. Okej. Okay. Check it all. Zwłoki. Ciało psychotroniczne, które jest zamknięty. Wlatujemy do śluzy i w końcu to wszystko ogarniamy. Otwieraj się. I weź mnie odbarcz już, ja już nie chcę tak chodzić dziwnie. Przejdź, potwierdź. Mucha, idź stąd, nagrywam odcinek, w pizdu. I zobaczmy, co możemy z tą kartą zrobić. I czy to jest ta karta do tego warsztatu. Zobaczymy, czy jest dla niego wejście od tej strony, czy tylko od tamtej, wiecie, gdzie jest zwierciadło, nie? I oczywiście na warsztacie doktora Calvina skończymy, no bo wiecie, że odcinki dłuższe niż 20 minut kompletnie nie mają sensu i jakoś tak nie chcecie ich oglądać w pełni, więc po prostu będę robił krótsze. Chyba, że chcecie dłuższe, to napiszcie w komentarzach. Jak będzie tego więcej niż 10 osób, to oczywiście odcinki dłuższe będą robione. Kolejnych serii, no bo ta już będzie nagrana wtedy, nie? Na pewno wiecie, że ja nagrywam trochę tak więcej. Na przykład to jest odcinek, który wyjdzie... Mam teraz 10 października, a ten odcinek wyjdzie około 30. Jakoś tak to wygląda, nie? No tak to niestety działa. O, grawita... Widziałem cię, Luju. Widziałem cię, powiedziałem to. Widziałem cię. O, nie jesteś jednak kimś? Ważne. Okej, tą śluzę zostawimy otwartą, wiecie. Przemieszczam się. Bo wiecie, po prostu... No, po co ją zamykać, skoro i tak już to wszystko w środku weszło. Nie naprawisz mnie, tak? Za darmo. Dobrze, ty sępie głupi. Wróćmy sobie teraz tak. Warsztat doktora Calvina. To jest jedno wejście. Zobaczmy, co jest. Fantomy? Nie? Nikt? Mam już naboje do strzelby, także możecie mi naskoczyć, luje. Przeładował pistolet. Przeładujemy strzelbę. I wejdźmy sobie do warsztatu doktora Calvina w końcu. To jest chyba wejście, które będzie łączyło właśnie naszą stację z... Wiecie, nasz pokój z tym pokojem. Jezus, co jest? Dobra. To jest miejsce niebezpieczne, z całą pewnością.
przeprowadź diagnozę i zreperuj połączenie z serwerem zwierciadła. Tak jak mówiłem, nie będziemy tego teraz robić, z tego powodu, że odcinek byłby za długi. Zapraszam was na kolejny, który oczywiście nagram i będzie fajnie zrobiony, fajnie zmontowany, jak to zawsze u mnie. Jeżeli wam się podoba, łapka w górę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja już muszę odcinek niestety kończyć, bo tak sobie wymyśliłem i w ogóle jestem fajny. I co, bez przedłużania, do zobaczenia, grupa na Facebooku w opisie, dołączcie, zapraszam chętnie. Fajnie tam jest. No, fajnie tam jest. Cześć.